Deficyt miejsc parkingowych na pewno będzie przy tym muzeum, bo to są najbliższe miejsca parkingowe, wszędzie pozostawiane tabliczkami, niby że obowiązuje 17, ale zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Jak można było nie pomyśleć o wystarczającej ilości miejsc parkingowych przy Muzeum Sybiru? Nie wiem. Kolejny dowód niekompetencji lokalnych władz Urzędu Miasta.